Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym materiale zajmiemy się poprawą naszego kodu i wyeliminujemy te tutaj takie brzydkie sekrety, które znajdują się w tym projekcie. Na swoje usprawiedliwienie dodam, że wcześniej jakby tego nie zrobiłem, bo po prostu nie lubię w filmikach omawiać 10 rzeczy naraz i uważam, że i tak w jednym filmiku powinno się omawiać jedną główną rzecz, tak żeby to było łatwiej zrozumieć. Więc dzisiaj tak naprawdę zajmiemy się poprawką tego kodu w taki sposób, żeby wszystkie takie na przykład rzeczy specyficzne dla mojego konkretnego konta Auth0 zastąpić tak zwanymi zmiennymi środowiskowymi. I zmienne środowiskowe jest to idealny mechanizm do przechowywania sekretów w naszych aplikacjach. Now wychodzi nam naprzeciw i daje specjalny interfejs, dzięki któremu możecie dodawać sekrety do swoich projektów z poziomu linii poleceń. Więc na przykład możemy sobie napisać now secrets add i nazywamy sobie w jakiś sposób nasz sekret oraz podajemy jego wartość. I tutaj w tym przypadku mam Auth0 client ID i tutaj sobie podam to client ID. Oczywiście client ID nie jest jakimś sekretem, ale uważam, że zawsze tego typu rzeczy powinniśmy wyrzucać do zmiennych środowiskowych z tego względu, że zwykle inni programiści będą używać zupełnie innych danych dostępowych do danych usług. Tak samo nasz kod może zostać użyty na produkcji, może zostać użyty na stagingu 1, stagingu 2, na jakimś rolloutie, na jakiejś maszynie testowej, maszynie demo. I nie jest fajnie, jeżeli kod ma zapisane tego typu wartości sam w sobie, ponieważ wtedy no, nasz kod nie jest łatwo przenaszalny na różne środowiska. Więc dzisiaj zajmiemy się właśnie wprowadzeniem różnych takich sekretów. Przenieśliśmy już ID, przenieśliśmy już sekret, przeniesiemy także redirect URI, bo ta wartość również może być zupełnie inna na produkcji, a zupełnie inna na środowisku deweloperskim, stagingowym czy innym. Więc tutaj będziemy korzystać sobie teraz z tego interfejsu now secrets add, dzięki czemu będziemy mogli właśnie powprowadzać poszczególne zmienne środowiskowe do now. Tutaj now oczywiście pozwala korzystać z tego interfejsu w taki sposób, że jak zdeployujemy na serwery now, no to te zmienne środowiskowe będą tam widoczne, ale żeby były one tam widoczne i żebyśmy mogli z nich korzystać w projekcie, to trzeba zrobić dwie rzeczy. Dodać właśnie te sekrety z użyciem now secrets add oraz wyedytować plik now.json, tak jak widzicie teraz na ekranie, po to, żeby now wiedział, no, z jakich zmiennych środowiskowych chcemy korzystać. No i tutaj z lewej strony piszemy sobie nazwę zmiennej środowiskowej, a z prawej strony jako, a z drugiej strony po prostu mamy napisaną wartość. Tutaj nieco to przyspieszę, żeby nie zabierać waszego cennego czasu, ale jak widzicie, do sekretów, które zostały dodane po stronie now z użyciem komendy now secrets odwołujemy się przez małpę. I now, jeżeli posłużycie się tutaj jakąś zmienną, której wcześniej nie dodacie w ten sposób, no to zgłosi wam błąd, że nie wie nic na temat istnienia takiego sekretu. Do zmiennych środowiskowych możemy się dostać poprzez proces.env.nazwa zmiennej środowiskowej i w taki sposób zwykle dostajemy się właśnie do zmiennych środowiskowych w aplikacjach Node.js-owych, a tutaj przecież w woli przypomnienia mamy aplikację napisaną w Node.js-ie, więc możemy teraz sukcesywnie wyeliminować te wartości, te zmienne, które zawierały po prostu na sztywno wpisane wartości i możemy posłużyć
posłużyć się tutaj naszymi pięknymi zmiennymi środowiskowymi. A robię to po to, żeby po pierwsze mój projekt był przenoszalny, czyli żebym go mógł wrzucić po prostu do repozytorium na GitHubie, a wy możecie go pobrać i ustawić swoje własne zmienne środowiskowe, dzięki czemu będziecie mogli korzystać z własnego konta AuthZero oraz dodatkowo dla bezpieczeństwa, żeby w niepowołane ręce nie dostały się moje bardzo tajne sekrety z AuthZero, bo przecież jeżeli bym je wrzucił do GitHuba, do repozytorium, no to ktoś mógłby do nich uzyskać dostęp. Oczywiście w przypadku tego AuthZero nic potężnego by się nie stało, bo jest to specjalne AuthZero, które zrobiłem tylko, żeby Wam zrobić ten tutorial, ale jest to dobra praktyka, żeby zawsze takie zmienne wyrzucać z projektu. Teraz ważna rzecz, bo te zmienne, które tutaj mamy, działają nam już na naszym backendzie Node.js-owym. Natomiast chcemy skorzystać z niektórych zmiennych środowiskowych wewnątrz Reacta. I React, który jakby projekt, który został zrobiony z użyciem Create React App, ma pewien narzut, którym jest to, że zmienne środowiskowe działają wyłącznie, jeżeli są sprefiksowane przez React App. I to jest częsty błąd, że ludzie próbują korzystać ze zmiennych środowiskowych w projektach Reactowych bez tego prefiksu. Oczywiście można to pewnie tam jakoś sobie ręcznie poradzić z tym, natomiast ja tu nie będę walczył z Create React Appem, nie będę go ejectował, nie będę tutaj kombinował, po prostu nazwę sobie te zmienne środowiskowe, z których będę chciał korzystać wewnątrz Reacta z prefiksem React App. I jak widzicie tutaj na ekranie, coś takiego powinno spokojnie zadziałać. Tutaj musimy podmienić parę rzeczy, no bo jakby przekierowujemy użytkownika do AuthZero, ale no musimy podać client ID, musimy podać naszą domenę, którą mamy wygenerowaną po stronie AuthZero, ale też musimy podać z powrotem, tutaj kurde nie mogłem się przeskrolować, przepraszam za to, ale musimy też podać redirect URI, który przecież no, dla różnych środowisk może być różny, tak? Ponieważ w sytuacji, gdy działamy sobie lokalnie, no to jest to oczywiście localhost, ale w sytuacji, gdy działamy jakby na przykład na jakimś produkcyjnym serwerze, no to jest to oczywiście nasza domena slash coś tam. Więc tutaj wprowadziliśmy sobie te zmienne. No i teraz ważna rzecz, że w momencie, gdy działamy na Now w środowisku deweloperskim, czyli lokalnie na komputerze, musimy utworzyć sobie specjalny plik .env, do którego wprowadzamy te wszystkie nasze zmienne w ten sposób, że nazwa zmiennej środowiskowej równa się jej wartość. Ja tutaj usunę, bo miałem też .env local, sobie testowałem jedną rzecz, ale .env w przypadku, gdy tworzycie sobie coś deweloperskiego, w zupełności wystarczy i to działa w ten sposób, tu jeszcze mi brakuje jednej zmiennej. To działa w ten sposób, że Now w środowisku deweloperskim zawsze będzie Wam brało zmienne środowiskowe z pliku .env. W sytuacji, gdy zdeployujecie tą aplikację do chmury, do serwerów Now, to tam już Now będzie korzystał z sekretów, które dodaliście z linii poleceń. Czyli tak naprawdę na tych serwerach Now sobie oni pewnie tworzą takiego własnego .env, do którego po prostu wrzucają te wszystkie zmienne, które my dodaliśmy z poziomu linii poleceń. Teraz chwileczkę zaczekamy, żeby zobaczyć, czy nasza aplikacja tak naprawdę zadziała po tych wszystkich zmianach, bo to, że ja tutaj sobie wprowadziłem te wszystkie zmienne, to nie jest jeszcze dowód. Ale redirect działa, więc można podejrzewać, że wszystko zrobiłem prawidłowo. Tutaj troszeczkę przyspieszę, żeby... O, jest Hello Arthur, czyli tak naprawdę mamy dowód, że nasze zmienne środowiskowe zarówno działają po stronie frontendowej, czyli tam, gdzie mamy Reacta, jak i po stronie backendowej, czyli tu, gdzie mamy ten kod napisany w Node.js-ie. No i to w zasadzie wszystko, co chciałem Wam pokazać. Dziękuję za uwagę.